Piotr Lis, zwycięzca pierwszej walki. Piotrek, dość chyba szczęśliwy debiut tutaj dla Ciebie na tej gali i chyba jesteś zadowolony ze swojego występu. Tak, jestem bardzo zadowolony, gdyż to była moja dopiero druga walka amatorska. Bałem się walki z tym przeciwnikiem. Wiedziałem, że jest bardzo doświadczony. Oglądałem jego walki amatorskie, widziałem, że dobrze walczy. No ale dobre przygotowania, poświęcenie się dla treningów jednak robi swoje. I widzieliśmy tutaj po high kicku, oszołomiło trochę już w parterze. Po prostu nie wiedział, co robi, a w pierwszej rundzie silny był w parterze, ciężko było coś założyć, a po tym high kicku no już nie wiedział trochę, co się dzieje i założyłem mu trójkąt, czułem, że nie dopiąłem, przeszedłem szybko do balachy, no i bardzo szybko odklepał, co mnie to zdziwiło i tyle, no. Wyglądał, prezentował się bardzo mocno fizycznie i też nieźle boksował, chyba sprawiało Ci to trochę problemów. Fizycznie, wiadomo, był cięższy wczoraj na ważeniu. Limit był ustalony do 63 kg, ja miałem 61, no tam ha kilogram więcej, no trochę bardziej zbudowany, no ale wiemy, ja mam 17 lat, on 19, to jest jednak różnica w rozwoju tej siły fizycznej, no ale w pierwszej rundzie trochę byłem ostrożny, oglądałem jego walki, widziałem, że atakuje tym high kickiem, a wiedziałem, że można szybko tym znokautować i przeczekałem tę pierwszą rundę, trener mój tutaj powiedział, że puchnie po pierwszej rundzie, jednak zostawił łapy po akcji i poszedłem z tym high kickiem, no i się udało. Dobrze czujesz się chyba w tym grapplingu, co? Powiem tak, MMA trenuję zaledwie 2 lata. Wcześniej w suwałkach trenowałem 2 lata zapasy. I powiem, że parter, bardziej wolę parter, no. Czuję się pewniejszy tam. Piotrek, to była twoja, tak jak powiedziałeś, druga amatorska walka. Kiedy następna amatorska i kiedy zawodowa? Powiem tak, tutaj ogólnie na tej gali była moja pierwsza walka motorska. Wcześniej walczyłem w Ełku. Też tak powiem, że miałem cięższego rywala o 5 kg z Ełku. W drugiej rundzie też balachą wygrałem. Nie boję się brać z większymi ogólnie. No tam te 3-4 kg możemy walczyć, ale na razie jeszcze chciałbym, może w przyszłym roku w połowie, jeśli będzie wszystko dobrze, na jakiejś gali zawodowo, pierwsza moja walka. Ale to ustalimy z trenerami. Słyszeliście, to zawodowo będzie pierwsza walka niedługo. Dzisiaj bardzo dobry występ Piotrka. Świetnie się pokazał. Istnieje MMA na Mazurach. Mad Dog Solecko. Piotrek, gratulacje jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Do widzenia.